Mariusz, kolejna grupa polskich piłkarzy wyruszyła na podbój Serie A. Na ten podbój wychodzi im średnio. Zdziwiony, czy zupełnie nie jesteś tym zaskoczony? Tak szczerze. Nie, nie jestem zaskoczony, bo uważam, że każdy piłkarz z polskiej ligi potrzebuje jeden mniej, drugi więcej czasu na zaaklimatyzowanie się do tego systemu gry, jaki się stosuje we Włoszech. Czyli co się za tym kryje? Czyli przede wszystkim jest bardzo dużo nowinek taktycznych w tym graniu, szczególnie... Schematy rozegrania stałych fragmentów gry. Ile jest w Hellasie? No na pewno mniej niż w Rakowie Częstochowa, więc tutaj nas nie zaskoczy. Akurat nasz trener nie jest jednym z tych, którzy bardzo kombinują, jeżeli chodzi o stałe fragmenty, ale na przykład trener Maran na swojej połowie, na połowie przeciwnika miał cztery schematy rozegrania rzutu z autu. Także to było naprawdę bardzo, ale pomijając to, dużo systemów, nawet jak rozmawialiśmy gdzieś tam poza programem, dużo drużyn gra w systemie 3-5-2. I to jest system, który wymaga czasu i wymaga gdzieś tam podpowiedzi, nauczenia przez trenera, zawodnika, który przychodzi z Polski, żeby w tym systemie sobie radził na poziomie Serie A. Także ja myślę, że tutaj największe braki są, ale też oczywiście ta piłka szybciej chodzi i to też są braki czy motoryczne, czy techniczne.